Siemanko. No obecnie sobie maluję felgi. Mam tu różne puszki. Puszki, różne puszki właśnie. No i takie puszki, no to rozumiem, nie? No ale tutaj zawitała do mnie taka puszka. Puszka. Każdy się nią jara. Puszka jak puszka. Matowa. Tu nic nie jest wypukłe. No, recenzja puszki jako opakowania, jako puszki, no to jest takie pseudo piano black. No i to jakoś wygląda. Ogólnie nie wiem, czy widać. 2 lata terminu, nie? No to pomyślcie, co w tym jest, nie? Zrobiony w Krakowie. Kupiłem, tak. Kupiłem dozę, wersję czarną, bo bez cukru energetyki mi nie smakują. Co mogę powiedzieć? No, słuchy mnie doszły, że smakuje podobnie jak Red Bull. Ja osobiście już długi czas nie piję notorycznie energetyków. Piję może jednego na miesiąc, może 2 na miesiąc. Rzadko, kiedyś piłem więcej, lecz ostatnimi czasy, a nawet latami, mało co piję. No ale tutaj jest taki trend. Wszyscy się jarają ogólnie. No puszka fajna, nie? No ale smak. Smak jak takie najtańsze energetyki. Nie wiem, z Carrefoura. Kiedyś były z Tesco takie tanie energetyki za złotówkę chyba. Wypiłem. Przez 2 godziny mi się ten energetyk odbijał. Czuć taki kwasek jakby, kwas. Ogólnie no ten energetyk mi naprawdę nie podszedł, nie? Nie podszedł. W ogóle. Jak dla mnie Red Bull jest lepszy. Monstery są lepsze. Burny są lepsze. Moje ulubione to są Rockstary, nie? Rockstar taki złoty, albo taki niby to jest niebieski, niby to jest fiolet. No i one mi bardzo smakują. No i czasem sobie pyknę, nie? No ale wiem, że na pewno dozę już nie kupię, nie? Nawet jakby były po złotówce, no to I'm sorry, ale mi nie podszedł. Nie wiem jak wam, wypowiedzcie się. Oczywiście stado tutaj fanów, tutaj nawet jakby dali kupę w papierku, to by powiedzieli, że to jest czekolada, więc no jak coś, to mnie nie stać na bluzę było za 400 zł i koszulkę za 200 zł, no. Nie stać mnie było, no. Stać mnie było jedynie wydać 5 zł na energetyka, który finalnie mi nie posmakował. No i cóż tu więcej mówić. Zapraszam do komentowania, ponieważ jakby nie było, to jest w temacie motoryzacyjnym. Kanał się naprawi, jest związany głównie z motoryzacją. A tutaj Budda tutaj działa prężnie w tematach motoryzacyjnych. No nie powiem, że to jest bardzo dobry chwyt marketingowy. Dużo pieniążków na tym zarobi. I życzę mu, żeby jeszcze więcej zarobił. Lecz moja taka opinia jest taka, że zawartość tej puszeczki w
słaba. Słaba. Mogli się bardziej postarać tutaj. Ogólnie mówił Budda, że ileś tam czasu tworzyli, eksperymentowali ze smakiem, żeby był taki, może taki, coś tam. No, nie wiem. Nie wiem, jak dla mnie to nie podszedł, nie? Też widziałem kilkanaście TikToków, gdzie ludzie naprawdę tak szczerze mówili, że im nie podpasował. No, a dzieciaczki muszą poczekać 2 tygodnie na napojki, które oni mogą wypić. No i co, ja tutaj pomalowałem felgi do Alfy na taki antracyt, również taki kolorek mam na Volvo obecnie, na letnich kołach, więc zapraszam do dyskusji. Tak, nagrałem ten filmik, żeby były wyświetlenia. Pozdrawiam wszystkich.